Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ksencio i zapraszam na kolejne podejście z Ajzaczka. Dzisiaj sobie zagramy Ajzakiem. A czemu by nie? I pójdziemy nim pod Angel Roomy. Zostało mi tak naprawdę 2-3 godziny, żeby dla was coś ponagrywać. Spróbuję też w Polsce coś nagrać. Myślę, że laptop mi uciągnie Ajzaka, tylko muszę spakować wszystko. Mikrofon, kamerkę, takie duperele, chociaż kamerki w sumie nie muszę brać, ale w sumie nie muszę jej brać, nie biorę jej. Wezmę tylko mikrofon, żeby było i o, to jest fajne, co 13 przeciwnika nam uzdrowi pół serduszka chyba? Pół serduszka, ale dobrze to czytałem, za szybko sobie to zabrałem. Ale brzydki pokój. No właśnie, nieważne. I tak na tym piętrze jeszcze nic nie tracimy za dostawanie obrażeń, więc nie będziemy rozpaczać jakoś. Ależ katastrofa ten pokój jest. Nie za dużo tych pająków, halo. Pająki, muchy, kurde, wszystko naraz. Wszystko chce mnie zabić. Ała, no właśnie. Ała. Nieważne. Przyda nam się ten pierwszy itemek, nie ma co. Niech nas leczy, bo w dupcie dostajemy już na dzień dobry. Mam nadzieję, że mi dobrze słychać, bo widziałem, że na poprzednim odcinku trochę głośno byłem. Co ty? Ty tu jesteś? No nie, no to naprawdę już jest wszystko, co się dało. Tych ziomeczków trzeba się pozbyć. Do sklepu nie idziemy, nie mamy powodu. I mamy już walkę z bossem, więc całkiem subcio. Zastanawiam, czy jestem w stanie odblokować jako Azazel tego, jak on się nazywał. Kostka, jak on się nazywał? Kurde, napiszcie mi w komentarzu, bo zapomniałem, jak on się w ogóle nazywał. Nasza postać, Kostek. Nie mam zielonego pojęcia, całkowicie zapomniałem, jak wyleciało mi z głowy. Ale muszę mieć na pewno Shiol odblokowany całkowicie, żeby tam móc go odblokować, żeby mieć pewność, że go odblokujemy. Tego trzeba jeszcze boss rusha zrobić. Coś jeszcze, ale nie, no myślę, że pierw, jak już większością postacią to porobimy, to wtedy się za niego weźmiemy. Ała. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby... Nieważne. Nikt nic nie widział. Nie będę zaczynał... O Jezus Maria, ale... Badziewny pokój. Nie będę zaczynał od nowa, polecę na tym podejściu i tyle. Głupia śmierć, ale nie sądziłem, że to mi całe serduszko zabierze. Czy ja może od pająka również dostałem w tym samym momencie? Ale kurde. A, ty się irytujesz coraz bardziej, jak ja cię niszczę. To teraz szeroki uśmiech poproszę. O. Chyba zgłupiał. Co to za emotka jakaś jest? Nigdy się im nie przyglądałem, jakie one emotki robią, ale... No, smutne to. To takie bardzo, taki zły, szczęśliwy. Okej. Blark. To muszę przyznać, że fajnie nam trafiło, kurde. Tego jeszcze trzeba zmniejszyć. Nie chcę żadnych pająków tutaj, więc wiecie. Pozbędziemy się ciebie tak. Najszybciej, bo nie chcę, żeby to mi coś zaspełniło. I tu... Weźmiemy sobie Resort Eternity, ale bierzemy Blarka. Wolę to. I tak idziemy raczej pod Angel Roomy. Więc jak będziemy mieli te 4 serduszka, to będzie dość a dość. Jeszcze takich nigdy nie będziemy w stanie oddać. Chyba, że Helldownem jakimś. Lepiej by było, jakbyśmy dostali ten Resort Eternity na następnym piętrze dopiero. Oj, byle nie wybuchnąć. O, zniszczyło kamień z X-em przy okazji. Bo inaczej nie wiem, z czego innego by to mogło wypaść. Ale... Muszę przyznać, że podejście zapowiada się jak na razie całkiem fajnie. Poza takim umiejscowieniem przeciwnika. Znowu Widow. Tylko tym razem zwykły, tak? O, to robi Dipsa. Znaczy, jakbyśmy mieli więcej obrażeń, to dopiero by robiło. Nie będziesz mi spełnił pająków. A, to skoro ja ci zatrzymałem tak pająki, to ty sobie będziesz sam je spawnował, tak? Ty zła istoto.
A co jak ktoś ma arachnofobię i ty mu coraz więcej... No weźmiemy to, no co, będziemy mieli 5 serduszek. Szkoda, no. Trochę za dużo ich będziemy mieli, ale może nam się przydadzą jakimś cudem. Może później będziemy dostawać w dziób. Tam na pewno nie wchodzimy, bo zbilibyśmy sobie serduszko niepotrzebnie. On niech to zniszczy. Nie mam na blarka, chciałbym was blarkiem zniszczyć. Szkoda, szkoda. Nie, dobra, nieważne, sami się pozabijaliście. Nie przeszkadza mi to ani trochę, byle tak częściej. Życie mamy full, tu mamy one makes large. To niedobrze, to niedobrze. Ale to nam nie zwiększa hitboxa, one makes small znowu zmniejsza nam hitbox. Czyli jakbyśmy się zrobili duzi, potem byśmy się zmniejszyli, to mielibyśmy normalną postać, a dużo mniejszego hitboxa. Przynajmniej tak to rozumiem. Czekajcie, tylko się poprawię, bo źle siedzę. I mamy treasure room. Mamy klucze, więc jest spoczko. Nie dać mu się tylko trafić, bo nie mamy żadnej osłony. Okej. Ty mi całe serduszko zabierzesz, więc ja ciebie pozbędę się na spokojnie. Raz, dwa. I tu mamy Box of Spiders. Kolejny przedmiot aktywny. Nie jest to zbyt dobre. Chciałbym w końcu coś normalnego dostać. Mamy 10 monetek. Tu może być jakiś solhard do wzięcia. Dokładnie, jest solharcik. I zrobimy od razu naszą maszynę na 200. Na 200 powinno coś się stać, prawda? Level 3, store upgrade. O. No i subcio. Wpłacimy do końca. Dobra, nieważne, nie wpłacimy do końca, bo już więcej się nie da. Niepotrzebnie go wysadzałem, tak nie to nam, on nam nie zwiększył już szans. Mamy maksymalne jak na razie. Ale ja zaraz pewnie dostanę jakoś głupio, więc... Albo i nie. Nie przerzucaj mnie, przerzuciłeś mnie o dwa pokoje. Jeszcze raz, o. I bez sensu było tutaj wejście. O ty zła... Dobrze, że wzięliśmy tego Soulharta. Stracilibyśmy nasze szanse. Gdzie ty jesteś? No wychyl się. Widziałem śmierć. Lemon Party. Dobra, ale to już znamy dwie piguły. Ja jeszcze tylko... Nie wrzucaj mnie w niego. Niedobrze, straciliśmy nasze Soulharty. Nie popychajcie mnie. To wredne złe istoty, popychają mnie. I tu pewnie będzie już ostatnie takie pokoik i walka z bossem. No, to blarga będziemy mieli idealnie naładowanego. Wybuchnij. Dziękuję. Dobrze, że oni nie strzelają na przykład. Jak oni by strzelali, to ten pokój byłby dużo trudniejszy, a tak to... Bez różnicy nam to jest. Oj, zabieraj to ode mnie. Dobrze, mamy monstro. Blark na dzień dobry. Prawie pół życia, żeśmy mu tym zdjęli. Idź sobie, ziomuś. Na blisko go, będziemy go zmuszać do skoku. Ale nie do takich dużych skoków, kolega. Małe kroczki rób, małe kroczki. Nie pluj we mnie. Do góry nie skaczesz? Mare, prawie się dałem tym trafić. Hop, hop. Jak to robili w awatarze? Hop, hop. I appa przylatywał. No, hop, hop. Dobranoc. Proszę tylko, żeby tam nie było Brimstone'a, bo ja się, no, Brimstone'a po prostu piknę. Dziękuję. No dawaj to życie, no co poradzę już na to, że mi tylko held-upy dajecie. Nic na to nie poradzę, no ale... Może być. Curse of the Labyrinth. XL piętro. Trochę słabo i to jeszcze z tymi przeciwnikami tutaj na dzień dobry. Tamten jest szary, czekajcie, on... To jest ten sklepowy chyba. A, ty strzelasz tylko w taki sposób. O, to lajcik, to lajcik. Nawet się nie trzeba odsuwać, jak ty strzelasz. Dziękuję ci i dobranoc. Dobra, tutaj czy coś ciekawego...
Nie dostać obrażeń. Co ja mówiłem? Co ja tam mówiłem? Nie dostać obrażeń. Zamknęło mi teraz. Otwieraj się. Spróbujemy całe serduszko znaleźć. Wasza wina, wy złe istoty. Dawać mi serduszko. Ale mamy małe dipsy. Okej, okay. Wolę to zrobić tak. Wy się sami chyba nie możecie wysadzić, prawda? Czemu ty nie plujesz? Upośledzony jakieś, ewidentnie. Lemon party. Weźmiemy sobie na razie czego, bo to chyba dipsa też zadaje. Lemon party. Aha, w taki sposób wam to dipsa nie zadaje. Idźcie sobie, muszki. O, dziękuję. Jezus Mary, prawie bym się sam zabił teraz. Głupie dziury na środku pokoju. Tutaj coś ciekawego, ta. Tym was wykończymy, czy nie? Prawie. Co dostali chociaż raz. Tak to wy wszyscy na szlaga? Nie. O, tamtego chyba przypadkiem trafiliśmy. Nie rób tego. Dobra, dzięki. Pół serduszka, jeszcze pół potrzebujemy. Blargiem go. Potrzebujemy coś na obrażenia, bo mamy naprawdę marnego dipsa. A chcemy iść pod Angel Roomy, więc no... O nie. A ja blarga zużyłem. O nie. Zniszczyć to szybko. Nie spawni mi tam już więcej niczego. Ja cię zniszczę. No nie, no kurde. Ty już nie spawnisz. Dlaczego? Nie żebym narzekał, bo... Już wystarczająco mi hardkorowy pokój zrobiliście. Ale... Kurczę... Jezus Mariano. Użyjcie żeś się w końcu. My tak małe obrażenia, że nie umiemy się ich pozbyć. Jeszcze prawie dostajemy co chwilę. A ja chciałem mieć Angel Rooma, wy woły. Dawaj, wybuchnij w końcu. More cards appear, okej. Okay. Próbujemy na monetki. No i się udało. Tak to ja mogę grać. Dobra. Mamy kamień z X-em, to go wysadzimy. No nawet nie myślimy o tym, żeby przypadkiem nie. Muchy, idźcie sobie. Idź sobie, mucha. No i tak mamy małe szanse na debiut. Musielibyśmy do sklepu wejść. I w tym sklepie to ogarnę. Teleport jest do The Boss Ram. To jest piętro XL. To jeszcze będę miał jakieś w miarę szanse w zabiciu pierwszego. Powinno nam zwiększyć minimalnie. Blargo. Undefined Pillows. Explosive Diary. Okej. Okay. One makes... To nie zwiększa nam hitboxa. A będziemy duzi. Duzi. Oj, pilsy. Użyjmy. Jaka to jest? Paralizis. A, to nie chcemy. Nie, nie. Zostaniemy przy naszym blargu. Sklep akurat znaleźliśmy. Skoro już mam blarga. Dobra jest to, że nie mamy zwiększonego hitboxa, chociaż wydaje mi się postać ogromna. To jest coś ciekawego. Ja ciebie chciałem wysadzić, prawda? Rolniemy przy okazji. I mamy 2,5% większe szanse.
Niby nie dużo, niby nie mało. Ale spoczko, podejście zapowiada się całkiem nieźle, jak teraz dostaliśmy takiego solidnego damage upa. Jeszcze jakieś tirisa apiki, jesteśmy w domku, ustawieni po prostu. Tu jest sacrifice, nie sacrifice. Curse room, tak się nie. Sacrifice. Jak on się nazywa? Weźcie mi powiedzcie, bo zawsze się zastanawiam, jak się ten pokój nazywa. Sacrifice room czy curse room? To jest jedno i to samo. Mom's Food Stomp. Ja chcę tam na pewno. Ja chcę wejść do tamtej izby. Jak mi się uda, to użyjemy Emperora. Zaraz po otwarciu. O ile nas tam wpuszczą? Nie wpuszczają nas. Kurde, potrzebujemy serduszka. Półtorej serduszka musimy znaleźć. Szukać. Szukaj, Ksenciu. Jesteś niebieski. Andrzej. Dalej mamy małego dipsa. Jeszcze by nam się przydało to trochę zwiększyć. O, ty wybuchasz. Niebiescy plują, tak? Dobra, niebiescy plują, czarni wybuchają, a czerwoni rzucają nam sercami. Dawać mi czerwonych. Dawać mi czerwonych. Albo serduszko. Serduszka, cokolwiek, halo. Co za paskudny pokój. Nie, au. Dosłownie, co za paskudny pokój. No, umrzyj rzecz. Pająk. Ej, tylko nie przy mnie. Serduszko? Jakże... Oj, nie pluć. Nie pluć tylko we mnie. Klucz jest wszędzie, ale nie we mnie. Dziękuję. Ten klucz zabieram. Wiem, że idę zupełnie w inną stronę, ale szukam serduszek. Chociaż czy z bossa nie wypadają jakieś serduszka? A boss pewnie będzie... Zaraz do bossa doczłapiemy pewnie. Dobra, inaczej. Idziemy prosto... Na następne piętro zostawimy se Emperora, bo już prawie dodreptaliśmy do bossa. Przynajmniej mam takie wrażenie. Okej. Okay. Jeszcze ty. Chodź tu. Chodź tu. Nie pluj na mnie, tylko chodź tu. Plujesz we mnie nienawiścią. Held up, damage up, speed up, recurrent drop. Jak już byli pod Devil Roomy, to można brać tą kartę, dodać sobie held upa. I stracić Soul Hearta ostatniego. Już to podejście powoli robi się trudniejsze. Ja to chcę. Tak, ja to chcę. Ja mogę tam te wszystkie skrzynki. Dawać mi serduszka. Już. Serduszka. Tamte skrzynki chcę pomnożyć. Tu coś może być. No właśnie. Kolejny helta. Poważnie. No ja to wezmę, no co? Tu może... Jest pewien problem. Że jest szansa na to, że ty mi wydropisz serduszka bez wybuchu. Bardzo mała. Mam 9 monet. Dawaj serca. 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 Nie monety. Nie monety. Serduszka. Poważnie. Poważnie. Czy jak ja użyję... Nie, no ja tam nie mogę wejść nawet, prawda? O, ty mi dodajesz na jeden pokój. Ja chcę Jere. Nie jesteśmy w stanie tam nawet wejść. No nic. Nic na to już nie poradzimy. Blargiem go. Szybko zszedł. Teraz by nam się ten wampirek przydał. O Jezu, prawie od muchy dostałem. Zabieraj te muszki. Nie.
Dobra, mamy bandage. Bell of bandages, mamy jednego orbitala. I teraz hollow. To łatwe bossy nam się trafiły. Tylko teraz jeszcze byśmy chcieli dostać coś, co... Aha, nie zmniejszyło nam. Czekaj, ja cię niszczę, czy ty mi wystawiasz tych? Tak. Jeszcze plujesz we mnie. Tego trzeba się pozbyć. Małych upierdliwców. No wiedziałem, że któryś mi serduszko zdropi, ale teraz tych serduszek już trochę za mało. Devil Room. Możesz... O, może dwie karty. Okej. Okay. Okej. Okay. A tu... Skrzynki. Zaryzykować tu jele? Nie. Tam. Na Soul... O. Świetnie. Zabezpieczyliśmy się. Nie straciliśmy szansy na Angel Room. Na pewno się tam chcemy wrócić. W tym momencie chcemy się tam wrócić. Tam było dużo skrzynek. Tam jest szansa na jakiś itemek. Albo przynajmniej na jakieś pick-upy. Tak. Wykorzystamy tam jerę i może nam się jeszcze gdzieś jakaś jera trafi. Mamy 10 kluczy. Potrzebujemy tam 8. Będzie otwarte? Tak, jest otwarte. No i subcio. I tak, jedna bomba. Druga bomba. Jeszcze nic tu... A, muszę otworzyć którąś, żeby ten... Oto zużywamy jerę. I w tym była karta, tak? Dobra. Nie no, nie żałuję, że zrobiłem tyle skrzynek. Liczę, że w którejś był jakiś przedmiot. To by nas wtedy fajnie ustawiło. A jak nie będzie, no to też nie będziemy narzekać na to. 4 złote skrzynki to przynajmniej jakieś pieniążki, klucze może się chociaż zwrócą. Otworzymy kolejna karta. The Sun, to ona nam mapę odkryje. I jeszcze ktoś zostanie w dziób. Homeswood Stomp, 9. Kolejna karta. Serduszka, bomby. Guppy's Head. Tego Bob's Brain'a to ja nie chcę, że tak to powiem. Wiesz co? Judgment. Judgment. Dwóch Judgmentów, o. Jeden mi zwrócił serduszko. Piguły. Bombs Arcade. Pozbawiliście nas wszystkich serc. Gramy na was. Dziękuję wam. One makes you smile. Bierzemy. The High Priestess, nie, The Sun. Mamy dwa razy The Sun. To się mi podoba. Dobra, lecimy na następne piętro, bo straciliśmy tutaj bardzo dużo czasu. Fakt, piętro XL, kurde, ale... Niezły kawałek drogi do samych bossów. Chciałem, że będzie trochę bliżej. Czyli mamy, jesteśmy w 2/3 gapim. I już chyba tych... No nie damy rady tego zrobić, przypuszczam. No ale nic, no. Mamy dużo Soul Heartu dzięki temu. Mamy serduszka, mamy dwie karty The Sun. Użyjemy ich sobie... Jak będzie trudny pokój, to użyjemy po prostu. Nie będziemy się nawet zastanawiać. Cards of the Lost, no to trochę bez sensu by było teraz jej użyć. Tego mamy. Muszki go wybiły, więc spoczko. Mi się takie podoba. Bombę mamy, więc możemy wysadzić. Szczególnie, że będziemy mieli zapasowego Soul Hearta wtedy. Tych panów zaraz się poznamy, dokładnie. Pierwsze portale. A nie, że będą mi spawnić i spawnić i spawnić. To jest najgorsze, co one mogą robić. I to jeszcze czasami jest też tak, że one plują tymi minionkami jak szalone.
Tego się nie spodziewałem po was, że aż tyle mi tych wyrzucicie. Prawie że dostałem. Ale jesteśmy brzydcy. O, ślepy zaułek, koniec gry. Jak to było w Hugo to było, nie? Ślepy zaułek, koniec gry. Ale w to się fajnie grało. W telefonu dzwoniłeś i klikałeś. Ale opóźnienie na tym było straszne, z dobrych kilka sekund. Czyli inaczej, no nie kilka sekund, tak z półtorej sekundy opóźnienia było. Ty naciskałeś i to się dopiero po chwili. Jak ktoś nie ogarniał tego za pierwszym razem, nikt tego tak naprawdę nie ogarniał, to... Spamował wielki przycisk, czemu to on nie robi, czemu on nie robi, a potem szybka przegrana. Nie no, łatwe pokoje są na razie. Może poza tymi tutaj kolegami, co mi pająki na dziób chcą wyrzucać. Ale nie będziemy po nich krzyczeć, przecież jesteśmy mili. O nie, pająka. Wy jesteście niczym w porównaniu do tych pająków. Tyle wam powiem. A bombkę i kon... Okej, dawaj klucz. Na tym kluczu mi najbardziej zależało. Ale wredny pokój, ale wredny. Ajajajajajajajaj. Chyba tych piżamek się trzeba najpierw pozbyć. Bo ci to są tyle, że se plują. Wyskakuj. Dziękuję. Ja bym się do ciebie nie dostał, musiałbym tam z bombą iść. A skoro o bombie mowa, to wysadzimy sobie tutaj dojście do skrzynki. A w niej karta, drops to hearts. Nie, the sun, the sun. Zostaniemy przy the sun. Ślepy zaułek znowu. Tylko nie szkielety, proszę. No. Au. To mi się nie podobało, ani trochę. Ale nic, nic. Idziemy w prawo. Czy w prawo coś było? Nie, byliśmy tu. A jeszcze wzmocnione. Kurde. Dobranoc wam. Tobie też. Zużyliśmy to sam. Szkoda. Kamień mnie zatrzymał, a chciałem go zdjąć. Nie pluj na mnie. I znowu. My naprawdę lubimy dostawać obrażenia. My musimy grać postaciami, które są wzmacniane, jak dostają w dziób. Jakiś fetysz jest. Dobra. Jeszcze troszkę i mamy to. Tutaj jest więcej przejść, tu jest sklep, ale do sklepu... Nie mamy po co iść nawet. Nawet jakby tam był itemek od Gapiego, to... On nam nic nie da. Po dwie? Nie zniszczyłem ich na czas. Tak, tylko dwie. No. Teraz się mogę wami zająć. Jeden. Drugi. No. Dziękuję. Za współpracę. Żegnamy się. Idziemy do góry. Jest walka z bossem, ale nie ma treasure roomu. Irytował mnie. Nie powiem, że nie. Wysadźmy to. Dwa soul hearty, tam mam jeszcze jednego. Mamy już jakieś tam szanse, ale nie jestem pewny, czy tutaj nie będzie już jakiegoś trudniejszej rzeczy do zrobienia. Czyli będziemy mogli stamtąd wyjść, czy też nie. Poszukałbym pierw treasure roomu. Na ślepo. Trzeba pamiętać, tu do góry. Byliśmy na dole? Byliśmy, czyli w prawo. Cały czas w prawo, w dużym pokoju do góry. Okej, będę pamiętał. Tu jest szansa... na utracenie całego serduszka. Nie. A no, połączyło nam, przez to straciliśmy, a wolałbym to mieć, żeby kogoś uderzyło. Tu byliśmy w prawo, tu byliśmy, ale tu sobie podniesiemy, czyli na lewo musimy iść. Tak bym to rozumiał. Przydaje się te blarki, to bardzo. Mimo wszystko, niby taki jednorazowy brimstone, ale robi robotę. Zazwyczaj jak ma się dobrego dipsa, taki jeden brimstone wystarcza. Control bomby. Nie, dziękuję. Coś tu jest? O nie. O nie. O nie, idźcie sobie. Jeszcze macie te badziewia naprowadzające we mnie.
Ale mamy bardzo dużo soul heart. Mimo, że dostaliśmy tyle razy w dupcie na tym podejściu już. I tak na pełnym zdrowiu latamy. Proszę do mnie nie bić. Byłbym bardzo wdzięczny, jakbyś ty zielona Chamaido w końcu umarła. I tu nie ma nic. Blargiem ich. Szybciej pójdzie, bo tak to mi się z niej męczył. Jeszcze przypadkiem bym pewnie dostał. Tu nic nie ma. Tu gdzie jest treasure room? Moment. Na dole? Nie, tu jest ten. Nienawidzę się na ślepo dreptać. Gdzie on jest? Tu gdzieś? Byliśmy. Góry? Byliśmy. Tu nie byliśmy. Myśmy się wrócili. Czemu myśmy się wrócili? Halo, wyjaśnijcie mi. Już dawno byśmy mieli go załatwionego. Odejdź i nie bij do mnie. Szybko go. Szybko. Szybko. Jak nie szybko, to wolno. O, kurde, miałem nadzieję, że się zablokujecie na sobie. No tak, mamy przecież to będzie... Teraz by nam się przydał jeszcze Taurus. Albo coś, co by nam dało nieśmiertelność na chwilę, to byśmy ją wykorzystali. Na generację Black Heartów. Tak to mieliśmy na jednym podejściu. I tu jest... No może być, no. Dostajemy dużo w dziób, więc no, on będzie skuteczny. Jakbyśmy nie dostawali, to bym mógł powiedzieć, że bez sensu, ale my dostajemy. Patrzcie, jak on słodko wygląda. Hannibal siedzi z jakimś ptaszkiem na głowie. Po prostu słodziutkie połączenie. Tyle serduszek. Teraz. Na poprzednim piętrze, żeśmy szukali tych serc, to nie było, a teraz normalny wysyp jest. The Cage. Myśmy go wcale dużo nie obili. Idź sobie. Idź sobie. Ała. Bierz go. Bierz go, Deadbirdzie. Właśnie, bierz go. Nie jesteś taki trudny, tylko że zostawiasz mi te plamy. I to one są problemem. Nie. Nie. Jezus Mary, ale on jest wytrzymały. Podnieśliśmy sobie soul hearta, więc jest spoczko. Idź sobie. Ile ty masz tego życia, panie? Ile ja cię mogę bić? I jest to, czego chcemy. Jeszcze Tears Up. Tak to weźmiemy. Nie, tamtego na pewno nie chcę. Weźmiemy sobie aniołka. No nie, musiałeś tych złych ludzi zespełnić. Oni wcale nie są aniołkami. Nie wiesz o tym? Ała. Bierz go, Redbird. Redbird, bierz go. Ty jesteś useless. Ja ci tego nawet wypominać nie muszę, ty po prostu jesteś useless. No, aniołek. Chyba jak mam klucz, to mam też większą szansę na te Angel Roomy. Ktoś mi tak coś gadał, że to tak działa. Ale Holy Mental na dzień dobry? Lepszego Angel Roomu nie można było jako pierwszego dostać. Tylko czy my w ogóle mamy szansę na jeszcze jakiś Angel Room? Chyba tylko jedną. Więc jak na następnym piętrze nie dostaniemy przypadkiem, to będę krzyczał. To sobie podniesiemy. Nie mamy mapy i tak, dobra, lecimy na następne piętro. Tak, jeszcze mamy szansę, żeby mieć Angel Rooma. Musi być przynajmniej jeden. Oj, ale jak my chcemy tam pójść, jak... Nie mamy zagwarantowanego. Joker by nam się przydał jakiś. Widzę, tak, Rychtyk by się przydał. Raz, dwa, trzy. Dobra, więcej się nie zbijam. Nie wiem, ile mam serc. Tego rozwalimy. To jest Affect Your Hitbox, ok. Stompy dostaliśmy. Hematemesis na pewno nie chcemy. Zostawiliśmy tam bombę przez przypadek.
Dobranoc, dobranoc. Nie jedź po mnie. Ja to zrobię tak. Jakbym miał nas przypadkiem trafić. Mamy stompy, ale nie mamy. No kup nie rozwalamy, chodząc po nich. Umrzyj. Wredna kupcia. Jeszcze wredniejsza kupcia. Teraz nam się załącza stąpi, tak? Nie. Nie wiem, jak to działa. Tu się pogubiłem. Na pewno potrzebujemy dużo kluczy, więc odpalimy to tu. Potrzebujemy deck of cards ze względu na... Zostaw te pająki. Kup eksplodę względu... Aha, czyli to ten trinket wysadza kupy. Ale to dla nas jest bez sensu, kurdel. Walki z bossem. Nie sprawdziłem, z kim mamy się bić. Ała. O. Ale Soul Hearta dostaliśmy za to. Nie wiem, co nam to dało tak naprawdę. Który przedmiot. O, ale tu... Patrzcie, ile zebraliśmy przed chwilą na twarz. Nie dostaliśmy obrażeń. Wszystko dzięki tym... naszej bandage, jak ona się tam... Czy jak się tam nazywała. Cały czas zapominam tych nazw. Najgorzej to jest. Mamy Tirsy 7, mamy ładnego Dipsa, no. Byle nam tylko pozwolili pójść dalej. A nie pozwolą nam iść. Czekajcie, my przecież... Z tego, że klucze mamy, jak nie mamy Polaroida. Może z tego tak, trochę taka lipa wyjść. Nie przemyślałem do końca. Padaj. Dobra, wejdziemy sobie do sklepu i tu mamy... mapę. Dobra, the floor layout. Dawaj, i tak nic innego lepszego nie możemy kupić. Tam u góry coś może być. Albo walka z bossem, albo treasure room. Albo jedno i drugie, to jest tak szansa. To ci pozwolił mnie uderzyć. Naprawdę. To mu na to pozwolił, bo ja nie, ja się nie zgadzałem na bicie mnie w plecki. Dobra, to mamy. Wolę się go tak pozbyć i mamy walkę z bossem. Zużyliśmy właśnie Blarka, więc naładujemy sobie to w pokoju. Nieważne. Mamy jakby co jeszcze Holy Mantle, więc spokojnie. Na spokojnie wszystko zrobimy. A, tu już jest mama. Mój błąd. Mój błąd, wybaczcie. Zapomniałem o tym, że ona już tutaj jest. Zostaliśmy w Holy Mantle. Czyli... Tutaj jeszcze jest szansa na Angel Rooma. Ale już taka średniawa. Chociaż liczę, że jednak go dostaniemy. I zaraz użyję tego The Sun. Żeby się tylko jej pozbyć. Ale mamy... Nie no, mimo wszystko zadajemy strasznie małe obrażenia. Nie ma co o tym mówić nawet. Za małe. Jakiś fajny Tirsap jeszcze by się nam przydał, albo jakaś synergia. O, jakbyśmy mieli synergię. To by było miło. Tak to. Mamy Dipsa, mamy Tirsy i takie zwykłe podejście, prawda? Już myślałem, czy może nie zrobić tego z D6. Nie wziąć moda na nieograniczony ładunek. Wtedy by były niezłe, tak bym mógł rolować wszystko. Ale to wtedy to już nie jest ta sama gra, prawda? To już jest po prostu jeden wielki break. Nic, no możemy tylko to piknąć. Jak dostajemy Devil Rooma, to pójdziemy na Devil. Na Sheol. No nic. Ale czemu nie było tutaj Devil Roomu? Ja się pytam. Chyba tylko w tamtą stronę, prawda? O. Dobra, go mamy, idziemy w prawo od razu. Mamy bardzo dużo serduszek. Więc jest naprawdę dobrze. Stabilnie jest, tak powiem. Chyba, że zaraz jakoś głupio dostanie... O, one też się mogą zabić tą kupą. No to świetnie. Z tego chyba dwa wyjdą, prawda? Albo i nie. To po prostu stoi na prawo. Co ja tego... Co ty mi robisz? Skąd oni się wzięli? Kto ich tu zapraszał? Ja nie.
Ja ich nie zapraszałem, proszę mi nie wpraszać się na mojej imprezy. Ty zła istoto. Nie. Nie będę tracił tak czasu. I tu też nie będę tracił czasu. Tu mam, tu już musimy. Naładujemy sobie largę. Dobra, ale fajnie, bo znaliśmy trasę, to mogliśmy śmiało przebić się przez te pokoje. Daddy Longlegs. Czemu tata jest pająkiem? To jest najlepsze pytanie. Ale dostał dziób. Słaby jakiś. Ale dobra, pająkiem spawnił. To jest taka upośledzona wersja szatana. Devil Room. A my tego nie chcemy, Devil Roomu. Halo. Nie. Nie ma szans. My chcemy iść pod Angel Roomy. Czemu mi się na Devil Roomy to zamieniło? Halo. Szanse na Angel Rooma nam nie wzrosły. To jest ten problem. Czemu ja tu w ogóle lazłem? Przecież tutaj było wiadomo, że tutaj nic nie ma. Sklepów już nie ma. Tu nie ma co się zbijać z tych serduszek nawet. Pieniędzy też nie potrzebujemy. Może tu być. Jest na to. Was widzę pierwszy raz. Czym wy jesteście? Czym wy jesteście? Dlaczego lecicie na jakichś speedach jeszcze? Dobra, ty to akurat jesteś łatwy. Co to? Pierwszy raz takich przeciwników spotkałem. Będziemy jeszcze więksi. Dawaj. Hitboxa i tak mamy malutkiego. Jakby to powiedzieć. Ale jest tu? Nie. Czy zastałem Jolkę? Nie zastałem Jolki. To jest właśnie ten problem. Padaj. Bo cię wysadzę. No i cię wysadziłem, widzisz? Ała, wlazłem w to. Czyli trzeba iść tam w prawo. No dobra, no nic nie poradzimy. Mamy jeszcze 6 bomb. Na spokojnie sobie przejdziemy. Mamy Holy Mental, możemy w to wejść. Was się pozbędziemy. Blargiem cię cieje was. Chciałem wszystkich podbić, ale zwykle mi jakiś kamień na drodze stanął. Fortune Machine. Dziękuję. Nic nie dałaś. No to papa. Kupcie. Dużo kupci. Kurde, no naprawdę, no. Mimo wszystko, jak na takie już piętro. No te dipsy, ała, od kupy dostałem. Nie robię takiej jakiejś roboty zbyt dużej. No ale co możemy już na to... O Jezus Maria. To jest tylko jedna opcja, żeby to ominąć. Dobrze, że mamy tak dużo bomb. Gdybyśmy ich nie mieli, to byłby problem. Nie bijesz w cztery strony, prawda? Chciałem powiedzieć. I jednak bił. Tylko na dół. No to bo oni sami proszą nam te bomby dając. I tak dostaliśmy. Sercem matki trzeba walczyć bez ładunku. O nie. Idź sobie. Jakimś cudem nie dostaliśmy obrażeń. Tylko zastanawiam się jakim. Bo ja tam widziałem, że spokojnie ze 3 razy bym dostał w łeb. Widzimy u góry? Nie, widzimy na dole, dobra. Blargiem te dwa oczka. Jest najgorsze te oczka na początek. Jeszcze celował we mnie z kubami. Stanę sobie tutaj, bo tam to za szybko do mnie dolatywało. Ała. Ała. Jak...
szkoła dostawania w ryjka to tylko u Ksemcia. Nikt inny tak nie nauczy, jak dostawać głupio w ajdaku. Co to ma znaczyć? Ty takie rzeczy możesz? Jeszcze będziesz do mnie pluć. No wiesz ty co? Te pająki to teraz nie robią żadnej roboty. Ale muszą umrzeć, żebyś ty znowu wyszła. Ty jakaś szalona jest. Kurde, wybaczcie, jestem dosyć mocno skupiony w tym momencie. W dół poszło, ja. Okej, to jest chyba najprostsza faza. Ale mamy przejście wyżej, dobra. Uff. I przejście w dół. Czekajcie. Byliśmy przeszli, to idziemy tam. No ale problem jest taki, że nie mamy jeszcze odblokowanego Polaroida. Gdybyśmy mieli Polaroid, to moglibyśmy super dalej polecieć. Już więcej itemków zbytnio nie dostajemy, czyli tylko z tym możemy iść. Curse of the Unknown, ale mamy dużo serduszek. Pytanie, gdzie jest walka z bossem? Jak tak na to patrzę, obstawiałbym, że na prawo. Papa. Za dużo was. Czyli na prawo, na dół. dobra, wy jesteście łatwi. Powiedział to, po czym dostał w dziób. Kluczyk niepotrzebny, i tak nie dostaniemy przejścia dalej. Dobrze, że mamy tego Holimentala, bo byśmy głupio dostawali to bardzo często. Oni jeszcze wybuchają, tak? Nie wiem, jakim cudem jeszcze mi się nie udało nie dostać tutaj obrażeń. O, właśnie o tym mówię. Tak, i w tą stronę to było, no to subcio. To mamy Isaaczka. Isaac kontra Isaac, tak? Blargiem go nabił. O Jezus Maro, ale myśmy go mało ubili. Ja już długo z nim nie walczyłem, ja już nie pamiętam, co on robi. Nie wiem, jak mam omijać tych strzałów. Ale mamy beznadziejne obrażenia w niego. A to jest dalej jego pierwsza faza. Chyba wolę z tą drugą fazą się bić. Jakoś łatwiej mi jej omijać i nie plujesz we mnie jakimiś głupimi istotami. Ej, my tu umrzemy. Jezus, dobra. Widzę, że mnie bijesz, no. Jesteś już aniołkiem? Super. Mam jeszcze tą laleczkę w ręce, to śmiesznie. Odsuń się ode mnie. Mamy strasznie małe obrażenia, to jest przerażające. Do góry, do góry, do góry, do góry. Chodź, jak my się długo z nim męczymy. Dobra, bo Bell of Bandages wzięło na siebie obrażenia. Oła, o, Solhard. Kolejny Solhard. Dziwnie tak, dziwnie nam wydropiło. Czy któryś tam przedmiot to robił? Zostaliśmy jeszcze za daleko od niego. Ale to byłby znak, że mamy mało serc? Tak to chyba działa. Wiecie, co wam powiem? Rzeczywiście mieliśmy mało serc. No nic. Ja to wam wrzucę, nie? Bo to jest po prostu porażka, ale... Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli widzieliście do samego końca, to... Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tej śmierci.